Cześć, dzień dobry, tu Łukasz fotografuje. Sesja plenerowa w dniu ślubu. No właśnie, robić czy nie robić? O wadach i zaletach w dzisiejszym odcinku. Mówi się, że wszystko co nowe i innowacyjne przychodzi do nas z zachodu. Podobnie jest i w temacie plenerowych sesji ślubnych organizowanych właśnie w dniu ślubu. Coś, co na zachodzie jest tak naprawdę normalnością i mało kto decyduje się na to, aby zorganizować tego typu sesję w inny dzień niż dzień ślubu. U nas jest pewnego rodzaju innowacją, tematem dopiero raczkującym i tak naprawdę z roku na rok obserwuję, że ta tendencja jest rosnąca. Z roku na rok coraz więcej par młodych decyduje się na to, aby zrezygnować sesji plenerowej osobnego dnia i przeprowadzić ją właśnie w dniu ślubu, w dniu wesela. Obserwując różnego rodzaju fora internetowe, czytając bardzo zagorzałe dyskusje, które toczone są przez zazwyczaj panny młode, można powiedzieć, że temat ten ma tyle samo zwolenniczek, co i przeciwniczek. Dziewczyny prześcigają się w argumentacji, która sesja lepsza, którą sesję wybrać. Myślą nad tym, czasami mówią, że tak naprawdę to szkoda nam tych 15-20 minut w dniu wesela, aby poświęcić fotografowi, dać się sfotografować. Wolimy to zrobić na spokojnie, umówić się innego dnia. Z kolei ta druga strona mówi, że tylko i wyłącznie sesja w dniu ślubu jest możliwa, bo nie będę prała sukni ślubnej, nie będę się na nowo ubierała, szkoda nam czasu, nie mamy tego czasu, żeby się umówić i pojechać. Dlatego jak najbardziej rozumiem zwolenników fotografowania się w dniu ślubu. Jakie są zatem wady i przeciwności do zorganizowania takiej sesji w dniu ślubu? Zacznijmy od tego, że nasz naród jest przesądny, a przesądy są mądrością narodu. Pan młody zazwyczaj nie widzi panny młodej wcześniej niż w dniu ślubu, na błogosławieństwie, przed wejściem do urzędu stanu cywilnego albo przed wejściem do kościoła. Dlatego zorganizowanie sesji na początku dnia jest wykonalne. Poza tym weźmy pod uwagę, że niestety warunki słoneczne o godzinie 11-12 są tak niesprzyjające, że nic fajnego z tego nie wyjdzie. Zaraz po zawarciu małżeństwa mamy przejazd na salę weselną i niektórzy sobie myślą, a 15-20 minut poświęcimy, nic się nie stanie, goście poczekają. Głodni goście to źli goście. Im dłużej goście czekają, tym bardziej się niecierpliwią, tym tak naprawdę niestety tracą humor. Sam się o tym przekonałem w zeszłym roku, gdy czekaliśmy na parę młodą ponad 25 minut, ponieważ fotografowie stwierdzili, że zabierzemy ich na króciutki, 5-minutowy plener, będzie fajnie, będą super zdjęcia. Niestety goście nie byli zbyt zadowoleni. Drugim przykładem takim z życia wziętym, kiedy to ja byłem fotografem, pojechaliśmy właśnie na te przysłowiowe 5 minut z parą młodą, no i to był koniec września, goście czekali ponad 25 minut przed salą weselną, także humory niezbyt dopisywały, ale potem dobra zabawa i alkohol naprawiły sytuację i nikt nie miał za złe parze młodej, że wybrała się na krótki 20-minutowy plenerek. Kiedy zatem przeprowadzić tego typu sesję, skoro przed zawarciem małżeństwa się nie da, po zawarciu małżeństwa się nie da? Najlepszy czas to jest właśnie po toaście powitalnym. Goście siadają sobie do stołów, czekają na ciepły posiłek, a para młoda idzie na 15-20 minut z fotografem i wtedy się fotografuje. Tak naprawdę ten czas jest idealny. Mało kto dostrzeże brak pary młodej na sali weselnej, więc możemy go wykorzystać na wykonanie fajnych fotografii. Dodatkowo możemy zabrać sobie rodziców, chrzestnych, dziadków, naszych najbliższych przyjaciół i zrobić taką szybką pamiątkę. Niestety jest jeszcze jeden minus, o którym warto powiedzieć. Zazwyczaj wesela w centralnej, jak i północnej Polsce zaczynają się tak w okolicach godziny 17, 18, 19. Miesiące typu kwiecień, maj, jak dobrze pamiętam, oraz wrzesień, październik charakteryzują się tym, że coraz wcześniej robi się ciemno. Także trzeba wziąć to pod uwagę, umawiając się z fotografem, że sesję plenerową wykonamy w dniu ślubu, bo może się okazać, że przyjeżdżamy na salę weselną, jest pierwszy toast, idziemy na zdjęcia i tak naprawdę jest już ciemno i nie ma sensu się fotografować. Co ja sądzę na temat tego typu sesji? Osobiście wykonuję je głównie wtedy, kiedy para jest zagraniczna, czyli przylatuje do Polski, aby zorganizować swój ślub, swoje wesele i nie ma za bardzo czasu, żeby spotykać się innego dnia i na spokojnie fotografować, bo przylatują w piątek, w sobotę robią ślub, w niedzielę wieczorem
fru i wylatują już do swojego kraju zamieszkania, więc miejsca na sesję plenerową innego dnia niestety, ale nie ma. Jeżeli ślub odbywa się w czerwcu, lipcu albo sierpniu, to ja jestem jak najbardziej za. Jest sporo czasu podczas samego wesela do tego zachodu słońca, do tych magicznych 30 minut przed zachodem słońca, aby zorganizować młodych, najbliższą rodzinę i przyjaciół, wyjść i zrobić tego typu sesję. Jeżeli się nie uda, a para jest akurat z Polski, no to zawsze można się dogadać i wybrać na sesję innego dnia. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli tak, łapkujemy w górę, komentujemy, jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie, subskrybujcie, jak to się mówi na tym YouTubie i do zobaczenia w następnym odcinku.